Ta historia rozpoczęła się od zaskakującego zwrotu akcji, a dziś dopisujemy do niej kolejny rozdział. Chodzi o Wojciecha Kałużę, którego nazwisko stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, mimo iż nie piastował on najwyższych funkcji państwowych. W kolejnym rozdziale nie piastuje już również funkcji członka zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. O odwołaniu zastępcy prezesa do spraw rozwoju zdecydowała w środę Rada Nadzorcza spółki. Dawni koledzy polityczni Wojciecha Kałuży mówią teraz wprost. W końcu przyszła sprawiedliwość. Paweł Jędrusik. To 21 listopada 2018 roku i sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, podczas której najprawdopodobniej po raz kolejny marszałkiem miał zostać Wojciech Saługa. Tuż przed sesją okazało się, że Wojciech Kałuża, który znajdował się na listach Nowoczesnej, uścisnął dłoń Prawu i Sprawiedliwości, a jego głos pozwolił wybrać na marszałka Jakuba Chełstowskiego. Ten był wtedy kandydatem PiSu. 4 lata później, kiedy zmienił się układ sił, Kałuża przestał być wicemarszałkiem. Zatrudnienie znalazł w JSW, w zarządzie. 3 stycznia tego roku został odwołany. Jedyna słuszna decyzja usunięcia Wojciecha Kałuży z tego stanowiska, które dostał za zdradę polityczną, które dostał po tym, jak stracił funkcję wicemarszałka Sejmiku Województwa Śląskiego. No ani kompetencyjnie, ani sprawiedliwie takiej funkcji nie powinien pełnić. Więc to jest taki wyraz sprawiedliwości w końcu. Głos w sprawie lokalnego polityka zabrał nawet premier Donald Tusk. Wydaje mi się, że to symbolicznie kończy ten ponury etap upartyjnienia wszystkiego, co tylko się dało i niskiego poziomu etycznego tych działań, czego symbolem stał się między innymi pan Kałuża. No głównie mieszkańcy województwa śląskiego na pewno do dziś pamiętają, czego symbolem pan Kałuża stał się kilka lat temu. Na razie obowiązki Wojciecha Kałuży przejął prezes JSW Tomasz Cudny. Nie wiadomo też, czy i jaką odprawę dostanie były wicemarszałek. Kariera polityczna czyli jest skończona, choć niewykluczone, że towarzysze z Prawa i Sprawiedliwości gdzieś tam będą starali się pomóc Wojciechowi Kałuży, choć ja tu nie liczyłbym na ich aż tak dużą lojalność. A w przypadku kariery menadżerskiej, no Wojciech Kałuża nie ma jakichś wielkich kompetencji w tej materii, więc myślę, że na pewno na tak wysokich stanowiskach nie znajdzie swojego miejsca. Usunięcie Wojciecha Kałuży z państwowej spółki to tylko jedna ze zmian personalnych, które właśnie się dzieją. A takie zmiany, większe lub mniejsze, jak zapewnia rządząca koalicja, pojawią się wkrótce także w kolejnych państwowych gigantach.